Ale proszę Państwa, Powstań i zabij pierwszy to jest historia tego, jak Izrael szalenie precyzyjnie za pomocą takich indywidualnych, bardzo małych rakiet, prawda, niszczy swoich wrogów. Swoich wrogów na całym świecie, bo nie tylko w obszarze Gazy. I również w tej książce jest powiedziane, że te rakiety trafiają w cel z dokładnością do 10 cm. I taka również ma być rozdzielczość tej całej aparatury satelitarnej wystrzelonej nad naszymi głowami w celu właśnie zorganizowania infrastruktury 5G. I dr Wojtkowiak zaznacza, że po prostu no po cóż celować precyzyjnie, po cóż namierzać za pomocą różnych agentów wywiadu takiego człowieka, żeby prawda, można było go zamienić w prawda, no, granat, jeżeli można mieć coś takiego już po prostu przygotowany taki instrument z niższej orbity okołoziemskiej, który będzie mógł w dowolnym momencie dosięgnąć dowolnego człowieka na Ziemi.